Także proszę Państwa, no tutaj jesteśmy akurat w Pałacu Kultury Stalina i Lenina. Państwo zobaczą. Także Państwo zobaczą, tu jest Marszałkowska, a na Centralnym napisane Warszawa Centralna. Także widzicie Państwo i Teatr Studio, i Marta Dobosz, i Teatr Dramatyczny, i Górniakowa, proszę Państwa. Także obce sobie te gady. Nienawidzą się, tak widać, takie te jedna żebraczka szła z petem w górze łeb trzymała, tam z tamtej strony od Złotych Tarasów, proszę Państwa, gdzie przejście do takiego salonu z odzieżą ekskluzywę, proszę Państwa, Zara. Także proszę Państwa, no cóż, nie ma prawosławnych z Anglii, Ameryki, Białystok już teraz też nawet nie chcą przyjeżdżać, nie ma Mormonów, no bo tutaj nie jest USA, nie jest tu Anglia, Ameryka, Białystok, nie jest tu Anglia. No i więc dlatego, że żebracy kaszlą. Już, też. Idziemy w kierunku rotundy. Także proszę Państwa, im bardziej się nie znają te gady, to one się nienawidzą. Nawet ktoś dzwoniąc do Sumińskiej spytał się ją, doktor Sumińską od weterynarii. Mi, proszę Pani, dlaczego to pies wie, który to ojciec, jego matka, która to ciotka? No ale że w ogóle to jest jego matka, on to wie. Skąd on, ten pies to wie? No to ona mówi, doktor Sumińska, no to ja musiałabym być psem, żeby to wiedzieć, ale wiem. Także proszę Państwa, jakoś tak te kopciuchy dziwnie się zachowują, kostrobato, hipochondryczne jest to, nerwowe, nawet na Centralnym, Warszawa Centralna, tu wspominamy, pada takie słowo, mówi, że jeżeli ktoś pozostawi jakiś bagaż, czy ktoś się dziwnie zachowuje, proszę Państwa, no to żeby to zgłosić. Jakoś tak ci zubrzyccy, jak okulary leżały, proszę Państwa, czyjeś okulary leżały, to zubrzyccy jakoś nie wzięli tego po jakimś czasie, odnosząc to do przechowalni bagażu, do rzeczy znalezionych, tylko po prostu czekają i sobie potem wezmą to, jeżeli to pasuje im, także wiecie Państwo. A jak ściga tutaj ta żelazna 51? Ja słyszałam, że tam na przykład ci, którzy, no wczoraj spotkałam taką znajomą, czy przedwczoraj nawet już, co do kapucynów, tam chodzą ci bezdomni też i na obiad, no to po prostu jak jeżdżą czasem bez biletu, to też ich spisują te gady, proszę Państwa, śmierdzące. I potem, proszę Państwa, idzie to właśnie na tę ulicę żelazną 51 i wysyłają po całej Polsce. No to przecież kto to spłaci, to wszystko? Kto za to zapłaci? To różnie to może jeszcze być, ale i tak pieniędzy nie uzyskają. Ale Państwo zobaczą, jako ci żebracy warszawscy, z jakim impetem, jak lecą do tacy, a to tu biegną nerwowo, torebkami potrząsają. No nie ma tutaj ani tych prawosławnych, ani jednej prawosławnej dzisiaj nie było, ani mormonki, ani ewangeliczki, ani świadków Jehowy też nie ma. Tylko to wszystko ze mszy, wszystko to od papieża, wszystko to od tej ostrobramskiej Matki Boskiej. Najlepiej, proszę Państwa, pojechać jest do Anglii, Ameryki, Białystok stąd. Ale no, z rechodówki siedzą. Także zapraszamy, my dajemy bus, Podlasie Ekspres, na Anglia, Ameryka, Białystok. I teraz Państwo zobaczą, do prawosławnych, ile dumnych, ambitnych osób, prawda, szykuje się do Anglii, Ameryki, Białystok. Oczywiście ten bus jeszcze przejedzie prawdopodobnie przez lotnisko Okęcie Chopina w Warszawie. Sprawdźmy to, ale zapraszamy. Zapraszamy z Marszałkowskiej, zapraszamy z Rechodupek. Państwo zobaczą, jakie durne dziadówki.